Jądro jest zbyt uszkodzone przez ciemny energon, aby móc podtrzymać życie na Cybertronie. Aby dokonać samonaprawy, jądro musi przestać funkcjonować na miliony lat. Mając w sobie matrycę przywódcy, Optimus Prime ze smutkiem musi nakazać ewakuację całej planety, aby rasa Transformerów mogła przetrwać. Do wszystkich Autobotów odbierających ten sygnał. Nasza planeta umiera i musimy ją opuścić. Nakazuję natychmiastową ewakuację wszystkich miast Autobotów. Co to było? Powiedziałem ci, że ten, kto mi się sprzeciwia, ginie. Niech nikt nie śmie sprzeciwiać się Megatronowi. On oszalał. Silverbolt, przygotuj żołnierzy! Musimy coś zrobić z tym działem! Silverbolt, czy mamy w ogóle jakiś plan? Most energonowy pobiera energię bezpośrednio z Cybertrona i w ten sposób zasila ciało. Polecimy wzdłuż wiązki aż do stacji i odetniemy ją. W ten sposób będą miały dużo czasu na ucieczkę. Nie zatrzymuj się! Przejdź przez obwód wiązki! Uważaj! Jeśli zbliżysz się zbytnio do tej wiązki, usmaży cię promieniowanie lub załatwi plazma. Żartujesz! Już czuję, jak przysmażyły mi się obwody! Zły lot, Autoboty! Wow! Czy to stacja przekaźnikowa? Tak. Rozdziela wioskę i pobieraną energię. Nie sądziłem, że będę musiał ją ponownie oglądać. Włączcie dopalacze, Autoboty. Liczy się każda sekunda. Wspaniale! A oto komitet powitalny. Nie jest ani trochę lepiej. Uważaj na rakiety!
uważaj na ten środkowy laser! Poczekaj, aż się naładuje i strzelaj! Znów się ładuje! Strzelaj! Co to takiego? Zniszcz system uzbrojenia! Uważaj na automatyczny system obrony! Przydałaby mi się pomoc! Uważaj na rakiety! Uważaj na ten środkowy laser! Poczekaj, aż się naładuje i strzelaj! Znów się ładuje! Strzelaj! Nasza przepustka do środka! Strzelaj! To tu! Wyłączyć blokady! Odsłoniło kanały wentylacyjne. Chyba znaleźliśmy wejście. Będzie niestabilnie w tych kanałach wentylacyjnych. To musi być pomieszczenie z chłodzikiem. Wioska zasilająca ciało jest tak gorąca, że cały ten obszar musi oschładzać. Jeśli zaburzymy proces chłodzenia, ciało nie będzie mogło strzelać. Jak to zrobimy? No cóż, trzeba trochę postrzelać. To mi się podoba, Silverbolt. Alarm! Intruz! To zwróciło ich uwagę! Zbliżają się Decepticony! Aktywuj ten terminal! Trzeba ustalić położenie pompy chłodziwa i ją wyłączyć! No to do dzieła! To powinno ci pomóc! To musi być pomieszczenie z chłodzikiem. Wioska zasilająca ciało jest tak gorąca, że cały ten obszar musi oschładzać. Jeśli zaburzymy proces chłodzenia, ciało nie będzie mogło strzelać. Jak to zrobimy? No cóż, trzeba trochę postrzelać. To mi się podoba, Silverbolt. Intruz! To zwróciło ich uwagę! Zbliżają się Decepticony! Aktywuj ten terminal! Trzeba ustalić położenie pompy chłodziwa i ją wyłączyć! Strzelają!
Zaatakuj się, twoja, ale z głową! Zawsze to samo. Zbliżają się Decepticony! Rakiety? Musisz się bardziej postarać! Szkolenie się opłaciło! Wentylacyjną! Muszę ci powiedzieć, że nie byłem zachwycony, kiedy zamiast mnie Optimus wyznaczył na dowódcę ciebie. Poważnie, Raid? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Nie, nie, posłuchaj mnie. Chodzi mi o to, że nie jesteś aż taki zły, jak na kogoś, kto boi się wysokości. Bardzo śmieszne, Raid. To był komplement. Skrzydła wsunięte. Dopalacze włączone! W porządku, panowie, przed nami pompa chłodzenia. Do roboty! Muszę się zregenerować! Żółty alarm. Pompa chłodzenia została wyłączona. Nastąpi przegrzanie wiązki. Dobra robota! Obłaz otwarty. Główne systemy sterowania znajdują się pod powierzchnią chłodziwa. Szybko, do komory chłodziwa. Poleciały! Możemy odnaleźć główne pomieszczenie kontrolne i usunąć resztę chłodziwa ze stacji. W porządku! Wciąż musimy opróżnić się zbiorniki. Idź do pomieszczenia kontrolnego chłodziwa! Ruszamy! Uwaga! Maskale! Maskale! Uwaga! Mech! Prosto w procesor!
musimy się wycofać! Stoję przez egzikoński kundlu! Zostaliśmy rozgromieni! Odwróć! Nie twojego strzału! Decepticony! Wycofujemy się! Teraz mnie! Daj mi chwilę! Wycofaj się! Wycofaj się! Świetnie! Nie zatrzymuj się! Jakie są szanse, że wyjdziemy z tego cało? Skup się, R-Raid. Optimus liczy na nas. Nieważne, co będzie. To tutaj. Pomieszczenie kontrolne chłodziwa. Panel sterowania masz przed sobą. Co jest? Jetfan, po tylu latach jesteś wreszcie. Jetfire, o czym on mówi? To długa historia. Megatronie, dosyć już ofiar. Musisz przerwać to szaleństwo. Powinieneś był dołączyć do moich Decepticonów, Jetfire. Z dumą noszę insygnia Autobotów w Megatronie. Nie ma nic dumnego w poniżeniu i śmierci. Na Decepticony, do ataku! Zbliża się pojazd Decepticon. Pomoże tym na Autobocie. Procedurę chłodzenia broni! Muszę na tobie popracować! Ale nie zdolność! Doskonale! Broń jest przegrzana! Będziemy walczyć do samego końca! Uwaga! Pojazd przeciwnika w pobliżu! Zastoję Decepticoński kumplu!
walkę. Szybko! Pozbądź się chłodzina! Alarm! Poziom chłodziwa obniża się. Zapamiętasz to dobrze, Megatronie! Jetfire! Ile czasu potrzeba do osiągnięcia wartości krytycznej? Liczy się każdy nanoklik, ale możemy przyspieszyć proces, powodując przeciążenie regulatora pulsacyjnego z centrum kontrolnego stacji. To z pewnością załatwi sprawę. A zatem prowadź! Jest jakiś problem? Alarm czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 95%. Konieczna wymiana chłodziwa. Jest dobrze? O to chodziło? Jetfire, miałeś całkowitą rację. Stacja zaczyna się rozpadać. Niewystarczająco szybko. Kiedy dotrzemy do centrum kontrolnego, wtedy dopiero będą zniszczenia. Alarm czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 90%. Co? To ślepa uliczka. Nie ma czegoś takiego. Przeskakuj przez chłodziwo. Alarm. Integralność wiązki energonowej została naruszona. Niekompetentni głupcy! Natychmiast znajdźcie autoboty! Kompetentni głupcy! Natychmiast znajdźcie autoboty! Autoboty spowodowały przeciążenie całego systemu chłodzenia! Jeśli dojdzie do wyłączenia Trypticona, Megatron nas wypatroszy! Ruchy! Tak jest! Jesteśmy już prawie na miejscu. Centrum kontrolne jest przed nami. Intruzi! Decepticony, zlikwidować ich! Załatwcie to, autoboty! Nie zwalniajcie! Nigdy tego nie robię! Skrzydła wsunięte! Alarm czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 85%. Natakują rakiety!
Uwaga! Brutal! Niezła próba! Zginiesz! Niezła próba! Jesteśmy już prawie na miejscu. Centrum kontrolne jest przed nami. Tylko popatrz! Wioska po prostu ich pożera! No tak! Jak wam się to podoba, deceptykońskie szczury? Alarm czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 80%. Rakiety! Musisz się bardziej postarać! Teraz to rozumiem! Centrum kontrolne jest przed nami! Dobrze, jesteśmy. I co teraz, Jetfire? Musimy spowodować przeciążenie regulatora pulsacyjnego wiązki. Zestrzel wyłączniki na tamtym panelu. Musimy dać plazmie trochę czasu na spowodowanie przeciążenia systemu!
Niebezpieczeństwo. Krytyczny poziom plazmy. Uwaga! Zbliżają się Decepticony! Powstrzymać ich! Musimy dać plazmie trochę czasu na spowodowanie przeciążenia systemu! Niech żyje Mega! Świetnie sobie radzi! Skrzydła wsunięte! Zakończono procedurę chłodzenia broni! Niebezpieczeństwo. Poziom plazmy 100%. Jazda, jazda! Mamy już przeciążenie! Nie ma potrzeby się spieszyć! Lubię likwidować Decepticony! Każdy nanoklik oznacza śmierć kolejnych autobotów. Trzymajcie się! Zbliża się kolejna fala! Łączyć tarcze! Ale dobrze się z tym czuję. Chciałbym mieć 1000 takich żołnierzy. Niebezpieczeństwo. Poziom plazmy 110%. 110%? Czy może być aż tak wysoki? Nie! I właśnie o to chodzi! Zaraz nastąpi wybuch! Dostanie się do wnętrza tego działu. Wysadzimy je od wewnątrz. Zaczynasz gadać do rzeczy, Sigurd.